Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie w 64. odcinku programu Fergoznawcy. Zanim pokażę Wam gościa dzisiejszego odcinka, chciałem Wam serdecznie podziękować, bo właśnie przekroczyliśmy magiczną liczbę 500 subskrybentów. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a zarazem informacja, że to, co robię, jest dla Was bardzo przydatne. Dziś bliżej przyjrzymy się ferdze Concaver Wheels model CVR7 w kolorze Brushed Titanium, którą montował będzie nasz klient do swojego Mercedesa S-klasy W221 z 2010 roku. Mercedes S-klasa W221 po raz pierwszy została zaprezentowana w 2005 roku. W porównaniu do swojego poprzednika została całkowicie zmieniona stylistyka. Wzorce zaczerpnięto z większego i luksusowego Maybacha. W serii do tego modelu producent zaleca felgę 19 na 8,5 ET43 w rozstawie 5x112. Naszemu klientowi bardzo zależało na tym, aby zachować seryjne parametry. Dzięki dostarczonym przez niego informacjom porównaliśmy rysunki techniczne i stwierdziliśmy, że przy tym offsecie na przodzie będzie kolizja ramion felgi z zaciskiem, a dokładnie z tym elementem, który widzimy tutaj na zdjęciu. Aby pozbyć się tego problemu, wysunęliśmy felgę na zewnątrz, tak aby nie wystawała ona poza obrys samochodu. I tym sposobem na przodzie montujemy 19 na 8,5 ET33 i na tyle montujemy felgę 19 na 8,5 z ET43. Model CVR7 produkowany jest w technologii Hybrid Forge, dzięki czemu felga jest lżejsza i bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna od 19 do 22 cali, w szerokościach od 8 do 12. Nawiercana oczywiście pod indywidualne zamówienie, także podajesz nam tylko model, rok i moc samochodu, a my dobieramy odpowiednie parametry, oczywiście dostosowane do Twoich bądź producenta zaleceń. Zerknijcie teraz na jakość wykonania. Kolor, jak wspomniałem wcześniej, Brushed Titanium. Felga posiada wiele ramion, środkowy dekiel jest metalowy, oczywiście w kolorze felgi. Max load 19 na 8,5 wynosi 725 kg, a jakość wykonania według mnie jest naprawdę bardzo dobra. Ale ocenę końcową zawsze pozostawiam Wam. Zerknijmy jeszcze do wnętrza tej felgi, ale jak widać jest ona starannie wykonana. Nas interesują oznaczenia Concaver Wheels, producent, model CVR7, certyfikaty Wheel i Via, które dopuszczają to koło do poruszania się po naszych drogach. Wielkość, kraj produkcji Tajland, nie świadczy on oczywiście o jakości towaru. Felga była personalizowana pod indywidualne zamówienie. I tutaj znajdziemy wszystkie parametry. To jest akurat felga tylnia. I to, co interesuje Was najbardziej, czyli concave, a inaczej wklęsłość. W tym modelu, w tej szerokości nie jest on jakiś duży, bo wynosi dokładnie 2,4 cm. Zerkamy oczywiście na wagę naszej felgi, która może się różnić od wybranego offsetu. 12,3 kg waży felga 19 na 8,5 z ET43. Jeśli szukasz inspiracji, koniecznie odwiedź naszą galerię, którą znajdziesz na stronie smrims.pl, a tymczasem zerknij na kilka przykładowych projektów, oczywiście z modelem CVR7. Masz jakieś pytania dotyczące modelu CVR7? Pozostaw komentarz pod filmem, a postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Pełną ofertę, jak i pomoc w dopasowaniu znajdziesz na smrims.pl. I pamiętaj o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!